18 września Sosnowieckie Centrum Sztuki we współpracy z miastem Czelać zorganizowało pierwszą edycję projektu ART, czyli artystycznej reakcji twórczej. Miejscem akcji była Czelacka Galeria Elektrownia. Miejsce jest niezwykle urokliwe ze względu na właśnie tą taką poindustrialną architekturę. Uczniowie szkół plastycznych z Katowic, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej wzięli udział w akcji malarskiej, podczas której mogli zaprezentować swoje umiejętności. Gościem specjalnym był znany artysta Ryszard Grzyb, który poprowadził całą imprezę. Nadzorował pracę uczestników oraz udzielał cennych rad i wskazówek. Podchodzę, rozmawiam w miarę możliwości, jak widzę pewne rzeczy, które można jakoś tam poprawić, czy dodać coś, to po prostu mówię to. Temat imprezy www. Przystanek Ja dał młodym artystom nieograniczone możliwości interpretacji. Specjalnie wybraliśmy taki, aby nie zawężać jakby tematyki, po to właśnie, żeby każdy z tych ludzi odnalazł jakby przestrzeń tą artystyczną dla siebie, mógł ją wyrazić. Można bardziej chyba przedstawić coś swojego niż narzucony jakiś temat, który nam narzucają w szkole. Większość wykonanych prac przedstawiała postacie ludzkie, ale pojawiły się także abstrakcje oraz symboliczne ujęcia tematu. Skojarzyło mi się, że tak jak taki właśnie próbuje wzbić się do lotu, prawda, jeszcze nie może. Niektórzy artyści postanowili połączyć swoje prace za pomocą wspólnych elementów. Jesteśmy przyjaciółkami, jakoś chciałyśmy to tak przedstawić. Ta praca jest bardzo ciekawa z tego względu, że potrafią ci dwaj chłopcy razem robić wspólną kompozycję, nie przeszkadzają sobie. A jak nauczyciele i organizatorzy oceniają poziom prezentowanych prac? Niektóre prace są ciekawe. Widać ciekawą kompozycję, dojrzałą kreskę. Patrząc na prace widać dużą różnorodność i można by rzeczywiście pogrupować je z podziałem na konkretne szkoły. To jest bardzo widoczne, więc widzę tutaj wpływ pedagogów. Pod względem technicznym jest, te prace są bardzo zróżnicowane, tak samo pod względem koloru. Są prace monochromatyczne, czyli utrzymane w jednej gamie barwnej. Są prace bardzo kolorowe. Powstałe prace będzie można podziwiać w Zamku Sieleckim przez 2 miesiące.